Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Przyjrzymy się nowej rotacji samochodów za kasę z gry, czyli GC. Jest to wprowadzanie nowych wozów za kasę z gry, które wcześniej były za boosty lub były w ogóle niedostępne w grze. Oraz wprowadzanie kiedyś dostępnych samochodów za IGC, żeby były znowu dostępne za IGC. Mam nadzieję, że zrozumieliście, staram się po ludzku, jak zawsze. Okej, zaczynajmy. Mazda RX-7 RZ jest to moim zdaniem najlepszy zakup i najlepszy wybór, najbardziej opłacalny z nowej rotacji. Co prawda opiszę zaraz inne samochody, ale ten odznacza się naprawdę fajnym prowadzeniem, niezłym przyspieszeniem. Zdecydowanie zasługuje tutaj na uwagę przyczepność, niestety mamy tutaj słabe nitro. Ta rotacja jest taką dość słabą rotacją, gdzie dostajemy odgrzewane kotlety, głównie, jak no w sumie tylko, bo kiedyś Panamera była dostępna, RZ-ka była dostępna i Corvetta Z06, ta zwykła, również była dostępna. Następnym samochodem jest Corvetta Z06. Jest to samochód zdecydowanie osiągający najwyższe prędkości w tej rotacji, jak i również najlepiej przyspieszający. Co nie znaczy, że najszybszy, ponieważ bardzo dużo tracimy tutaj prędkości na zakrętach. Wóz strasznie jest podatny na driftowanie, wszelakie jakieś tam wyboje i niewyboje. Jest naprawdę bardzo ciężko go opanować. I nie kuście się naprawdę tutaj tymi osiągami, o których wspomniałem przed chwilą, bo to naprawdę nie odzwierciedla się w wyścigu. 100% lepiej poradzicie sobie w RZ-ce niż tym samochodem, mówię wam. Ale jeśli ktoś jest entuzjastą Corvetty, to polecam. Porsche Panamera Turbo to samochód, o którym mogę wam powiedzieć tylko tyle, że nie nadaje się na żadne klasówki. Możecie go spokojnie podnieść do klasy A, lecz i ani w klasie A, ani w klasie B nie będzie dobry. Nawet nie wiem, czy może być w klasie B, ale podejrzewam, że może. Więc tylko dla entuzjastów marki Porsche polecam ten samochód. W innych sytuacjach będzie po prostu słaby. Nie wygracie nim nigdzie praktycznie. Okej, to była rotacja na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam nieco osiągi tych samochodów. A tymczasem zapraszam ponownie i żegnam się z wami. Na razie, cześć!